wtyczka Jackson Genesis Pro Dominator to uniwersalna wędka, którą można wykorzystać praktycznie na każdym łowisku. Od kanałów czy jezior począwszy, poprzez rzeki o różnych uciągach, a na komercyjnych łowiskach karpiowych kończąc. Całkowita waga tej tyczki to 980 g, a przy długości 11,5 m waży 870 g. Długość całkowita tej wędki to 12,5 m, a wymiar 13 m osiąga po dołożeniu prolungi, która oczywiście dołączona jest do wędki. Wędka składa się z 9 elementów nakładanych w systemie pullover. Otwór wylotowy szczytówki maczowej, którą w tej chwili oglądamy, jest relatywnie duży i bez docinania możemy zamontować w wędce gumę o średnicy 1-2 mm, którą właśnie w tej chwili widzimy na ekranie. Przy topach karpiowych typu Power amortyzatory nawet do 3 mm. Do wędki tej zaprojektowane są trzy rodzaje topów. Klasyczny top ze szczytówką o długości 75 cm, służący do łowienia na cieńsze gumy 0,6 do 1,4 mm. Jego przeznaczeniem są wszelkiego rodzaju łowiska z białą rybą. Drugi rodzaj to top ze szczytówką o długości 135 cm, zwany karpiowym czy topem do kubka. Top ten stworzony jest z myślą o amortyzatorach o dużych średnicach 1,8 do 3 mm. Użyjemy go do kubka zanętowego, na łowiska komercyjne z karpiami lub na rzeki o bardzo dużych uciągach. W końcu top z otworem w bocznej ściance o szczytówce długości 135 cm, służący do łowienia karpi i innych dużych ryb na łowiskach komercyjnych. Boczny otwór do montażu gumy daje oczywiście możliwość skracania gumy w ostatniej fazie holu dużej ryby, co zdecydowanie ułatwia jej lądowanie w podbieraku. Dolne średnice zewnętrzne topów to odpowiednio top 3-elementowy 22,5 mm, top 4-elementowy 31,5 mm oraz top 5-elementowy 38 mm. Ponieważ tyczka Jackson Genesis Pro Dominator to wędka o uniwersalnym charakterze, w pierwszej kolejności sprawdziliśmy ją na łowisku komercyjnym. Jak to doskonale widać, wędka doskonale daje sobie radę z 3-kilogramowym karpiem i nie robi to na niej zbyt dużego wrażenia. Do łowienia takich ryb w wędce zamontowana jest guma o średnicy 2,8-3,2 mm, oczywiście w topie z bocznym systemem mocowania, dzięki któremu po zacięciu od razu cofamy tyczkę do topu i ściągamy rybę za pomocą gumy. Drugą część naszego testu przeprowadziliśmy nad rzeką. Na łowiskach tego typu liczą się całkiem inne cechy użytkowe wędki.
krótkie brania ostrożnych, rzecznych ryb wymagają jak najszybciej reakcji ze strony wędkarza, dlatego wędka oprócz mocy powinna być w miarę sztywna. W tej chwili widzimy wędkę przy bardzo ciężkim, bo aż 70-gramowym gruntomierzu. Tak ciężkich gruntomierzy używa się przy dużych uciągach, jaki na pewno jest na rzece Warcie w Poznaniu. Zresztą i sam zestaw miał 15 gram, więc również do najlżejszych nie należał. Nęcenie kubkiem jest zawsze testem dla wędki. Tutaj widzimy ciężką, solidną kulę w 80% składającą się z gliny. Także komentarz chyba jest tutaj zbyteczny. Widzimy, jak pracuje wędka, jak zachowuje się wędka przy bardzo ciężkiej kuli zanętowej podawanej kubkiem. W zależności od uciągu rzeki użyjemy topu klasycznego z krótką szczytówką lub któregoś z dwóch mocniejszych. W tej chwili widzimy top klasyczny z gumą 1,25 mm. Łowienie niewielkich krąpi wymaga dużej koncentracji i niezłego sprzętu, a jak widać wędka Jackson Dominator doskonale daje sobie radę w takich warunkach przy tak niewielkich rybach. W końcu łowienie niewielkiej płoci na jeziorze. Oczywiście wędka Jackson Genesis Dominator nie ma parametrów typowej kanałówki, jednak jak to widać na naszym filmie, w zupełności wystarczy, aby łowić jedną rybę na minutę, co w zupełności wystarcza, żeby osiągnąć dobry wynik zarówno na prywatnym łowieniu, jak również w zawodach wędkarskich. W przypadku łowienia na jeziorze lub kanale użyjemy klasycznego topu z krótką szczytówką, w którym w zależności od zestawu i wielkości ryb, które będziemy łowić, założymy gumę od 0,6 do 1 mm średnicy. Reasumując, tyczka Jackson Genesis Dominator rzeczywiście spełnia wszelkie kryteria wędki uniwersalnej, którą można użyć praktycznie na każdym łowisku i to zarówno podczas indywidualnej wyprawy, jak również podczas zawodów wędkarskich. Dodatkowo wędka ta jest chyba najlepszym na rynku kompromisem między jakością a ceną, gdyż jest dostępna praktycznie dla każdego, na każdą kieszeń.